Hej, a to film nagrywam dla tych, którzy mówią, że z ładnej miski się nie najesz. Dla tych niedowiarków, dla tych, którzy pozbawieni są braku pewności siebie, którzy są pozbawieni większych horyzontów, którzy zostali na wiedzy sprzed bardzo wielu, wielu lat. Przeciętna dziewczyna, taka, którą myślę, że facet mógłby się spotkać po dłuższym braku kobiet i to tylko na raz i to wszystko, to oczywiście są moje horyzonty, twoje będą zupełnie inne, bo to dla ciebie mogła być królowna. Ale to są tylko zawsze moje horyzonty, ja przedstawiam ci film z perspektywy bardzo często moich horyzontów. Więc dla mnie ta kobieta by była maksymalnie na raz, ale to tylko w tym wypadku, gdybym na przykład nie miał kobiety pół roku, rok czasu, no to tylko w ten sposób. No i ona ma chłopaka. Ta dziewczyna właśnie, przeciętna, ona ma chłopaka, to dla tych, którzy mówią, że te przeciętne, brzydkie, wręcz dla niektórych, bo nie można określić kobiety brzydką, bo ona kiedyś każdemu się podoba, ale dla kobiety, dla mnie przeciętnej, dla ciebie być może gwiazdy, to ta kobieta, niektórzy mówią, że te przeciętne nie zdradzają, że one są fajne, super i tylko z takimi się spotykać. Właśnie to jest mylne podejście, całkowicie mylne. No i mamy teraz przykład tej kobiety, dla mnie na maksa przeciętnej. Tutaj Pan Bóg stworzył ją dla hecy, z przodu plecy, z tyłu plecy. A tak bym w skrócie powiedział. Więc ta pani ma chłopaka. No i ona idzie gdzieś tam, już sobie znalazła kochanka, który dobrze wydmuchany jest, który ją dobrze tam sobie potrafi podmuchać. No ale on tam raz się z nią spotkał, zobaczył, że z przodu plecy, z tyłu plecy Pan Bóg stworzył ją dla hecy. No i jej podziękował, wziął ją na raz, bo był lekko zachwiany i to wziął ją na raz, no bo nie miał nikogo innego do wyboru, no to sobie wziął ją na raz. No i ona sobie już ubzdurała, że on taki fajny i już chciała się z nim na nowo spotkać. No ale ten dżentelmen, jak ją zobaczył gdzieś tam w jakimś miejscu, w ogóle nawet nie zwrócił na nią uwagi, nawet nie wiem, czy cześć powiedział, czy nie powiedział, no ale w każdym bądź razie już tak jakby w ogóle jej nie było, jakby nie istniała. Co w tym momencie taka kobieta robi z przodu plecy, z tyłu plecy, Pan Bóg stworzył ją dla hec. W tym momencie ta kobieta robi to, fakt autentyczny z życia. Wyjmuje telefon, przegląda Tindera i pisze do pierwszego lepszego faceta, który tam się napatoczy, który coś tam odpisze i ona już jedzie do niego, nie znając go i ląduje mu wyżej. No bo jeżeli jest z przodu plecy, z tyłu plecy, Pan Bóg stworzył ją dla hecy, to w tym momencie ona jest tak niedowartościowana, ona się w ogóle cieszy, że ktokolwiek się nią zainteresował, a faceta trzyma po to, żeby nie być samotna i tak dalej, i tak dalej. To są moje obserwacje, które mógłbym spokojnie w setkach kobiet powiedzieć właśnie z przodu plecy, z tyłu plecy, Pan Bóg stworzył ją dla hecy. Tak reagują kobiety, które są mega niedowartościowane, które są przeciętne albo nawet niżej niż przeciętne dla niektórych. Zdradzają bardziej niż, bym powiedział, niż te piękne, niż te ładne. Dlatego, ponieważ nie mają żadnej wartości w sobie, są niedowartościowane, wiedzą, jak wyglądają manekiny w sklepach, wiedzą, jak wyglądają bardzo często atrakcyjne kobiety i przy dzisiejszych czasach Instagrama, przy dzisiejszych czasach jeszcze różnych social mediów, to widzą, że okładki kolorowe ryją im mózg, a że mają mózg nieprzepracowany, że nie są dowartościowane, że nie czytają, że się nie edukują, że nic w tym kierunku nie robią, to coraz bardziej to się pogłębia i wystarczy jakikolwiek facet się zdarzy, one idą z nim jak w dym. No i wracając do tej kobiety, napisała do jakiegoś tam faceta, pyknęła się i z jakimś obcym tam zupełnie, no bo ten ją olał, bo w ogóle jej nawet nie pamiętał. Pamiętał tylko, że były plecy z przodu, Pan Bóg stworzył ją dla hecy. I ona wraca do chłopaka. To jest teraz pytanie do ciebie. Tamten ją puknął, olał. Teraz ona od jakiegoś wraca obcego. I ona wraca do kogo? I teraz mam pytanie do ciebie. No bo któryś z was jest jej chłopakiem. Mówi, że no tak, fajnie, czuję się bezpiecznie, super, bo te podobno przeciętne, te słabsze, taka jest reguła,
reguła dla tych takich, którzy naprawdę te reguły znają, że one są takie wierne i fajne. Ale ona wraca z kolejnego faceta, wskakuje facetowi, swojemu chłopakowi do łóżka. Kobieta, Pan Bóg stworzył ją dla hecy, z tyłu plecy, z przodu plecy. I mam pytanie do ciebie. Tak, właśnie do ciebie. Jeśli oglądasz ten film, jeśli być może takie coś przeżyłeś, jak ty się teraz czujesz? Czy masz świadomość tego, że z przodu plecy, z tyłu plecy Pan Bóg stworzył kogoś dla hecy? Czy zdajesz sobie z tego sprawę, że mieszkasz z taką kobietą, że żyjesz z taką kobietą, że tak zostałeś potraktowany? A jeszcze największym paradoksem jest tego, to, że bardzo często dobrze wyglądasz, że jesteś kumaty, inteligentny, dobrze sobie radzisz w życiu i wziąłeś sobie regułkę twoich kolegów, którzy o kobietach wiedzą tyle, co ja wiem o samolotach, którzy ci podpowiadacze tych twoich ulubionych, no i całą twoją rodzinkę, która powiedziała, no tak, ona studiuje, ona jest fajna, super dziewczyna. Wziąłeś sobie ich regułkę, że ona jest taka super dziewczyna. Jak ty się teraz czujesz z tym? Wiesz, ilu jest takich jak ty? Z moich obserwacji bardzo wielu. Jak byś się w tym momencie nazwał, gdybyś się dowiedział o tym, że twoja przeciętna partnerka, którą gdybyś wziął do lustra, ty masz 8 do 10 punktów, ona ma 5, byś się dowiedział o tym, że walnęła cię w rogi w jednym przypadkowym, jakimś tam sterydziarzem wyćpanym, z drugim jakimś tam pierwszym lepszym facetem. Jak byś się czuł? Jak by się czuli twoi rodzice? Jak by się czuła twoja rodzina? Jak byś się czuł, gdyby dowiedzieli się wszyscy twoi znajomi, że kobieta przeciętna robi z tobą co chce, jak chce i gdzie chce? Bo ja takich sytuacji widziałem naprawdę wiele. I to takich facetów, wiesz, co to i oni, jacy oni są mądrzy, jacy oni są elokwentni w wiedzy. Tylko każda wiedza siada. Każda. Możesz mieć 58 fakultetów i 49 języków znać i 28 firm mieć. Jeśli będziesz tak traktowany przez kobietę, to tak jakbyś miał nic. Kompletnie nic. To jest tylko takie moje skromne zdanie i skromna obserwacja, którą zaobserwowałem właśnie słysząc tą historię. Pamiętaj o jednej rzeczy, że zawsze wszystko możesz zmienić. To, co było wczoraj, to jest nieaktualne. To, co jest dziś, jest najważniejsze. Więc na dole masz link do moich szkoleń i możesz się zapisać już teraz. akademia-dm.pl. A ja ci w tym wszystkim pomogę. Pomogę ci przejść twoją zmianę, twoją metamorfozę, podwyższyć twoją pewność siebie. Dedukuję cię na temat kobiet, dedukuję cię na temat tego, żebyś więcej już takich historii nie powtarzał. Osobiście dziś pozdrawiam cię z pięknego Szczecina, życzę jak najwięcej cudownych randek i oczywiście prześlij ten film wszystkim swoim znajomym, bo być może może uratować komuś życie. Bo najgorsze to jest to dla faceta, który ma 8 do 10 punktów, jeżeli kobieta, która ma 5 albo 4 albo 3, zdradza go z jednym, z drugim, z trzecim, z pierwszym, lepszym, z drugim, trzecim. No naprawdę, ten facet w pewnym momencie może runąć. Może tak runąć, że już więcej nie wstanie na nogi. Bo znam takie przypadki. To nie jest powiedzenie, co cię nie zabije, to cię wzmocni. W tym momencie to tylko możesz runąć. Trzymaj się ciepło, życzę ci cudownych randek. Pamiętaj o tym, że to, co było wczoraj, jest nieaktualne, to, co jest dzisiaj, jest najważniejsze. Hej!